Karolina, macie już uczestników do nowej edycji Wyspy Miłości? A jak myślisz? Za chwilkę, nie macie. Za chwilkę lecimy, dosłownie za moment wsiadamy do samolotu i lecimy do gorącej Hiszpanii. Oczywiście, że mamy naprawdę bardzo przystojnych facetów. Mamy przepiękne dziewczyny, fajne, przede wszystkim z charyzmą i to jest ważne w tym programie, bo to jest dowodem na to, że będzie się działo. A myślisz, że będzie iskrzyło? Ja mam nadzieję. Masz już jakieś typy par? My siedząc na castingach, dobierając tych ludzi, gdzieś tam już mamy z tyłu głowy, słuchamy, jaki jest twój typ mężczyzny, na przykład taki pani X. Mhm. Ona nam mówi i mówimy, oho, chyba mamy dla ciebie takiego fajnego pana Y. To tak działa, wiesz, gdzieś tam my już sobie mniej więcej planujemy w naszej głowie, ale później oni nas zaskakują, bo się okazuje, że oni na przykład na siebie w ogóle nie zwrócą uwagi, a zwrócą uwagę na kogoś, o kim byśmy nie pomyśleli. Trzeci sezon to dość duże wyzwanie. Będą nowe konkurencje. Duże, bo wiesz, to są wymagania. Apetyt widza rośnie w miarę jedzenia. Oni chcą więcej, więcej. Druga edycja była lepsza od pierwszej, teraz trzecia musi być lepsza od pierwszej i od drugiej. I tak będzie, obiecuję, dlatego że tam wszystko będzie nowe. Nowi ludzie, nowe zabawy, nowe gry, będziemy ich zaskakiwać przede wszystkim. I niech oni sobie nie myślą, że oni już wszystko wiedzą, bo obejrzeli pierwszy sezon, drugi sezon, bo naprawdę ich zaskoczymy. Dobra, a willa będzie ta sama? A zobaczysz, musisz oglądać, nic nie powiem. No dobra, to chociaż czy aplikacja zostanie i czy będę mógł aplikacja sobie tam zostaje, bo aplikacja, sterować? Aplikacja jest dla nas najważniejsza tak naprawdę, bo to nas łączy z widzem i przez aplikację widz może decydować o losach uczestników, więc oczywiście, że tak. Reguły się nie zmieniają. Co zabierzesz z Polski do Hiszpanii? Co zabierę z Polski do Hiszpanii? Na pewno 3 walizki ciuchów, bo będą bardzo fajne, gorące stylizacje. Ze 140 par butów, 138 kostiumów kąpielowych, no i rower. Będę musiała dbać tam o formę, wiesz. A brakuje ci czegoś do jedzenia w Hiszpanii? Czy brakuje mi czegoś do jedzenia? Majonezu, majonezu polskiego. O. Kocham majonez.